już jestem za sterami nowego nabytku, czyli tymczasowego nabytku. Dawid jest ze mną. A ja witam was w kolejnym odcinku. Co Dawid chciałeś powiedzieć? Nawet nie musiałem cię uczyć za dużo. No. Taki uczeń to mi się podoba. Taki uczeń to jest uczeń. No i tutaj już z Dawidem prędzej rozmawiałem, że najpierw ten klin sobie tutaj odorzemy. Tu najprawdopodobniej będzie gryka siana na wiosnę, ale teraz jako na jesień też będzie poplon. A tutaj będzie pas ziemniaka, gdzie będzie też siana tutaj gryka, a tutaj na areale 2,5 hektara będzie, bo schodzę trochę z produkcji ziemniaka, nie będę się sadził już hektara, tylko będzie to około pół hektara. A dzisiaj tutaj właśnie będziemy to całe pole, chcemy tutaj porać, jutro siew. Także co, zacny plan, nie? Działamy. Działamy. Sprzęt tutaj, pierwszy takie oswojenie się ze sprzętem i wam powiem bardzo, jak ci to powiem, mam powiedzieć. Pierwszy raz siedzę tutaj w Arbosie i jadę nim i wam powiem, bardzo przyjemny sprzęcior. Ja nie wiem, czy w ogóle tutaj będziemy z klina zaczynać, czy od razu cały przejazd. Chyba cały przejazd będziemy tutaj zaczynać. A wtedy na koniec. Ja od drugiego kawałka. Od... Jak? Czyli od tamtej strony. Od tamtej strony? Od drugiego i mały sobie wykończysz. Tu, że tam idzie tak trochę krzywo, wiesz? Krzywo idzie. No, no. Wolisz. Ja bym tutaj zaczął. I wiesz, tutaj to i wtedy tam, no tylko, że tam wtedy też kliny będą. Tam będzie większy klin, im dłuższy, ten dłuższy klin, nie? No tak, bo on daleko idzie w klin, nie? Ten kawałek, także... Nie, mi się wydaje, że chyba tutaj zaczniemy i to będzie z głowy, a zrobimy to tak, żeby to potem proste tutaj przejazdy były i wtedy będzie i tak tam mniej roboty, nie? Chciałem pogadać z drugą ekipą. Tak. Co oni na ten temat sądzą? Sprzętem dojechaliśmy. I co? Dojechaliście? Dojechaliśmy, bo nie wiem. O. Ciekawe, no i widzisz, nie masz tak dużych gór, są takie pagórki, nie? Położymy dzisiaj te 3 hektary? Musimy. No musimy, ja myślę, jakieś na dwa sprzęty to naprawdę, to pójdzie robota w trymiga. Trochę właśnie tych samosiewów powyrastało, ale źle nie jest. O, to wszystko są, zobaczcie, to wszystko są te nałamane kłosy. O, tutaj. A nie ma takich, o, wszystko jest, o, wszystkie, to są tylko kłosy, które zostały nieskoszone, które zostały połamane przez deszcz, przez inne właśnie takie rzeczy. I tylko jest właśnie to. A nie ma widać ani perzu, ani nic. Tam były takie miejsca perzu, ale to sam właśnie pozbyłem się tego, to jeszcze nie ma widać, ale pozbyłem się tego. Nie będę tutaj głośno mówić, jak. A tu już sprzęcior czeka. Fajny jest ten mały. Fajny, taki by się przydał. To co, działamy powoli, nie? Czekamy na kierownika zamieszania. Dobra. Kierowca oblatywacz już jest na miejscu. No i co? Tamtym. Tamtym? Będzie szybciej. No. I lepiej, nie? No pewnie. Fajny. Mordka się sama cieszy. Robota będzie zrobiona. Chce się pracować. No. No i zaczynamy ten teatrzyk. Zobaczymy, jak sobie poradzi. A powiedz mi, Dawid, biorą do lasu te ciągniki? Wiesz co, zdarzały się przypadki. No ja widzę, ona ma strasznie duży prześwit, nie? To jest nowa seria, ona tak naprawdę weszła z początkiem roku. Tak, no. Do sprzedaży ofensywnie. Także trzeba testować w każdych warunkach. No. Powiem ci, że płyce chyba nie. Nie chyba. O, idzie, nie? Naprawdę pierwszy przejazd to jeszcze nie. No to jest właśnie, to jest taki właśnie kontrolny, dopiero nie? Dopiero w drugim przejeździe możemy się tam regulować, no. Ustawiać. A ładnie. A to jest teraz na ile? Nie wiesz nawet. Nie mam pojęcia. Musisz być nic nie tylko. No. Nie, ja ci powiem, wiesz co, by trzeba było 2-3 przejazdy zrobić i zobaczymy, tak. Czy ta martwica się będzie wyrywać, czy nie. Jeżeli będziemy mieli bruzdę, to będzie. No. Nie, najpierw trzeba tutaj, ja myślę ten, o, bo ta bruzda ta zeszłoroczna trochę jest zaorana, trochę ten i ona była trochę słaba. A teraz, o, teraz kolejna będzie już fajna moim zdaniem.
Tylko tam by chyba tego poprzednia, żeby tam chyba trochę większy zostawimy, nie? Jak myślisz? No, tak żeby tam się nie męczyć z tym. Ale ładnie sprzeciw. On tu będzie w tą stronę? Myślę, że cofnie, bo tu kurczę ten, to trzeba poprzedniaka wtedy zorać, nie? Jak chce. Bo tu by kurczę 3 razy cofnął i ma ten klip zorany. Ale zobaczymy, co tu powie. W każdym razie w to się uprawi. Dziecko to musiał 4 razy przejechać. A tutaj chwila nieuwagi i godzina roboty. Nie no, ale głębokość chyba jest ok, wiesz? Ładnie kryje, kurczę, pięknie. No, mówią, że Mercedes wśród kuchy. No. I chyba to się potwierdza. Fajnie, ja normalnie nie mogę uwierzyć, wiesz? Pięknie. O i wlas. No. Trzeba uważać na te drzewa, nie? Strasznie. Zachodzi mocno. U was nie ma takich pól w lesie, nie? Nie ma. Znaczy zdarzają się, owszem, ale no. Aż tak, żeby dookoła był las, to rzadko spotykam. No. Jest to fajne i niefajne. Raczej bardziej chyba niefajne. Jeżyna? No. No, duży problem, no. Cukierkowo. Ale słońce dzisiaj piękne. No i stało się. Już za sterami jestem. Tutaj trochę już może chwilkę pewną. Tylko już zauważyłem coś, co mi się nie podoba. To to, że on jest ustawiony na 30 cm na korpus. Pierwszy korpus bierze 35, może 38 cm i ładnie dorzuca, i widzicie te dwa pozostałe korpusy nie dorzucają tego materiału, więc korpusy są do przestawienia na minimum 35 cm i powinno to zjawisko zginąć. I tak wiele będziemy to przestawiać, bo nie podoba mi się, że to tak te reszty zostają na wierzchu. Zobaczcie, o, jak ładnie dorzuca, pierwsza skiba ładnie dorzuca, a druga już, trzecia, no to jest reszta, która zostaje, ale tak poza tym to jest git. Naprawdę fajnie. Co ja tu łączę? O, to. I obrot. I co, jedziemy z powrotem. To trzeba zrobić. Tam dwa pierwsze przejazdy robił Gregor i naprawdę one są, no, dużo ładniejsze, ale tak jak Dawid to mówił, no pług 10 razy droższy, to jest 10, no 10 może nie, ale no na pewno droższy, nie wiem ile nawet, ale powiem wam, że no robi robotę, ale ja wam powiem tak, nawet taki bomet na moje gospodarstwo by się sprawił, ale trzeba go dobrze ustawić. O, te dwie skiby poszerzyć, zobaczcie jak widać właśnie, tam zaraz za tym było ustawione i tam właśnie jest tak nieciekawie, ale no teraz już to jest całkiem sympatycznie. O, jedziemy, ustawiam sobie na tym EHR-ze śmiesznym. Przestawić, bo no szkoda tej orki właśnie.
lata by to tak wyglądało, a przede wszystkim będzie więcej tego pola ubywać i tak fajnie ubywa. Ja wam powiem, naprawdę fajnie się to sprawuje, lecz te korpusy są do przestawienia. Gdzie każdy milimetr to już jest reakcja na podnośniku, nie można tego właśnie przeuważyć, żeby o tym nie wspomnieć, bo naprawdę jest to bardzo fajna i czuła sprawa, a to jest bardzo, przy orce jest bardzo kluczowym aspektem. O, dobra. I wyjeżdżamy. Go cały czas wyczuwam, także wiecie, to jest takie na razie wszystko dziwicze, ale i tak całkiem spoko. Wiesz co? To trzeba przestawić. Przestawiam na 35 cm. Zauważyłeś to, że na przykład pierwszy korpus bierze pewnie jakieś 35 cm, 40, zobacz tutaj co się dzieje, nie? No. I zobacz, ten pierwszy korpus zawsze fajnie dorzuci. Te dwa, co mniej biorą, widzisz? Nie dorzucają tego. Ja bym podjechał na dół, przestawię je i tyle. Czy jedziesz ze mną? Czy chcesz teraz orać? Wiesz co, no możemy jechać do tyłu, będzie chyba szybciej, nie? No. To dawaj co, jedziemy. Jedziemy. Wreszcie udało się zgrać próg, aby jeden z drugim mógł współpracować. Jest ogólnie, no petarda, zobaczcie teraz to pole. Jeden, jak i drugi próg, praktycznie mogą tak samo. Praktycznie już nie ma śladu jednego, drugiego pługa. Coś cudownego. Nie sądziłem, że kiedyś dojdzie do takiego czegoś, że będę uczestniczył w takim czymś. Piękna sprawa. Teraz on tryje, zobaczcie. Nie zostaje dosłownie nic, a z tyłu równo jak na stole. Coś pięknego. Fajnie mi się wymawiam, naprawdę mi się bardzo fajnie pracuje. Ergonomicznie. Tylko wiadomo, trzeba się wczuć, wyczuć to wszystko, a wszystko da radę.
teraz chwila prawdy. Te gałęzie przeboczne. Nie wpadli w tego lasa. Bo tutaj jest jezioro, nie? Tu las i zaraz jezioro jest, nie? Teraz tak, jak tego tu poprzeczniaka byśmy rozwiązali? Chyba go do lasu dołożymy. No bo jak? Udało się.